Witam na kanale Dzieciaki testują. Zapraszam na recenzję komiksu od wydawnictwa Egmont, Yakari, Wielka Nora. Jest to 10. z tego co tutaj widzę na okładce, tom z serii Yakari, ale nasz pierwszy. Ostatnio Martynka ma niesamowity szał na komiks, jeżeli można tak powiedzieć, i pomyślałam, że mógłby jej się spodobać Yakari, dlatego dałam jej do przeczytania. No i nie myliłam się, ponieważ już teraz zapowiedziała, że koniecznie musimy kupić poprzednie tomy, bo chcę przeczytać całą serię od początku. Wielka Nora to jest najnowszy tom, miał swą premierę dosłownie przed chwilą lub na dniach mieć będzie. I historia, przygoda Yakariego rozpoczyna się pewnego ranka. Zobaczcie, on tutaj sobie wstał i zauważył, że ktoś ułożył strzałki. Poszedł, właściwie pojechał za tymi strzałkami na piorunie. No i ktoś mu tutaj powiedział, zobaczcie, jeśli jesteś Siuksem, wróć do jutro o świcie, ale sam. Dlaczego? Kim jesteś? Gdzie jesteś? Czego chcesz? No właśnie. Yakari wrócił do swojej wioski i następnego dnia o świcie poszedł tam z powrotem. I tak trafił do Wielkiej Nory. Był tam, spotkał tam niedźwiedzia. Jeśli jesteś Siuksem, dogoń mnie. Ale o co chodziło, tego już wam nie zdradzę. Yakari tutaj wszedł w plątaninę niesamowitych podziemnych korytarzy. Oczywiście tutaj wyszedł też w międzyczasie z Nory, ale tutaj już znowu do niej wszedł. Nie będę wam za bardzo pokazywać, bo to nie jest długi komiks, zobaczcie. I bardzo szybko się go czyta. No i tak jak już mówiłam na początku, Martynka teraz ma ochotę przeczytać pozostałe części o Yakarim, o jego przygodach. Także będziemy się musiały zaopatrzyć teraz w poprzednie. Tutaj zresztą na okładce mamy wszystkie tomy wypisane. O, zobaczcie, tutaj na górze są wypisane te, które już się pojawiły i co mamy w przygotowaniu. Sporo tego mamy do nadrobienia, ale oczywiście nadrobimy, no bo wiecie, jak bardzo książki uwielbiamy, a Martynka jak ma fazę na czytanie czegoś, no to nie odpuści. Także trzeba będzie teraz się zaopatrzyć w pozostałe tomy o Yakarim i na pewno w przyszłości wam o nich, o całej serii, o całej kolekcji jeszcze co nieco opowiem. A tymczasem zapraszam na blog, gdzie o Wielkiej Norze będzie co nieco napisane. I koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, będziecie na bieżąco ze wszystkimi filmami, recenzjami, a praktycznie codziennie nowe inspiracje. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.